Ryby masowo zdychają od końca lipca. Najpierw znaleziono je w Oławie i okolicach, a na początku sierpnia pojawiły się zgłoszenia z kolejnych miejscowości Cigacic i Głogowa. Martwe ryby płynęły dalej w górę rzeki w kierunku Krosna Odrzańskiego i Słubic. Stanisław Wryk. Mieszkańcy Gostchorza najpierw poczuli ostry, drażniący zapach, unosił się znad Odry. Pod wieczór zaczęła się strasznie pienić. Zaczęła się wręcz gotować. A potem zaczęły wypływać ryby. Najpierw małe, potem duże, w tym kilkudziesięciokilogramowe sumy. Katastrofa. Nie ma na to słów. Ktoś nam zabił Odrę. Tylko na tym pięciokilometrowym odcinku Odry, niedaleko Kostrzyna, w ciągu 3 dni wyłowiono ponad 4 tony ryb. Płakać mi się chce, jak te wszystkie ryby widzę. Wędkarze w sumie naliczyli już ponad 10 ton śniętych ryb w Odrze. Część ma poparzone wnętrza. Co oznacza kolor skrzeli? Prawdopodobnie są one wypalone przez jakieś chemikalia. Kilka ton nadal pozostaje na dnie. Będą wypływać w ciągu 2 tygodni. Ryba śmierdzi okropnie. To naprawdę jest fetor. To nie jest jakiś tam zapach kilku ryb, które gdzieś tam z niedotlenienia padną. To jest okropny fetor. Ręce dosłownie parzą. Padają nie tylko ryby, ale i większe zwierzęta, jak bobry. Jest zniszczony cały ekosystem. W tej chwili jest tu martwa rzeka. Jest to rzeka śmierci. Jesteśmy w Gostchorzu, 250 km stąd. Ponad 2 tygodnie temu zanotowano pierwsze sygnały o skażeniu Odry. Jak to możliwe, że do tej pory nie powstrzymano tej katastrofy? 26 lipca w Lipkach, niedaleko Oławy, zauważono pierwsze śnięte ryby. Okazało się, że w wodzie znajduje się toksyczna substancja, mezytylen. Sprawa trafiła do prokuratury. Kolejne badania nie wykazały już trującej substancji, ale ryby nadal padały na kolejnych odcinkach Odry. Przyducha występuje wtedy, kiedy jest brak tlenu, a stwierdzono bardzo duże ilości, aż nienaturalne ilości tlenu w wodzie. W związku z tym nadal nie wiemy, co to jest, mimo tego, że to się dzieje i to się dzieje w zasadzie od maja. Według służb woda rozcieńczyła już trującą substancję w górnym odcinku Odry. W okolicach ujścia rzeki Warty zaobserwowano tylko parę egzemplarzy śniętych ryb, co może sugerować fakt, że to zanieczyszczenie się już rozpuściło i nie stanowi już takiego zagrożenia. Premier nie ma wątpliwości, pisze o katastrofie i wysłał dziś na miejsce prezesa Wód Polskich i wiceministra infrastruktury. Inspektorzy ochrony środowiska w każdym z województw analizują potencjalne źródła zanieczyszczenia, które, wszystko wskazuje na to, mogą być pochodzenia przemysłowego. Wojska i terytorialsi mają pomóc w usuwaniu zanieczyszczenia. Ja tylko liczę na to, że te osoby, które się tego dopuściły, zostaną pociągnięte do odpowiedzialności. Służby zaapelowały o niekąpanie się w Odrze wczoraj. Stanisław Wryk, Wydarzenia, Gostchorze.